Jak twoja waga? Jak to kurwa jest? Jakiś k***on ty. Jakiś dzieciak, co mi ubliża. Jak ją wygrasz, to zostawisz dla siebie na pamiątkę, czy sprzedasz? Easy fight. With Don Casio, all popek. Easy fight, easy fight. O k***a, silny! Silny krasnolud! Witamy was na drugiej konferencji 9. gali Fame MMA. Na sali znajduje się wielu ciekawych zawodników, nie tylko z gali 9, ale i też z 10. Więc idziemy na polowanie, aby zadać im wiele gorących pytań. Jest Jon Marcino, gwiazda naszej poprzedniej gali. Powiedz mi, czy trenowałeś teraz w międzyczasie? Wiem, że byłeś w Kenii. Tak, byłem w Kenii, też się skupiłem trochę na pracy, ale teraz wracam do tych treningów, no i chcę już pozostać w gazie do końca roku, dlatego że najbardziej oczywiście czekam na to, żeby wrócić do oktagonu z Kacprem. Walka o honor z Kacprem Błońskim. Trochę tak jest. Będziesz się przykładał mocno. Będę. Co sądzisz teraz o walce Kacpra z Waldęgą? Kto wygra? Sercem za Sylwestrem. No ale Kacper się dobrze przygotowuje. Bo powiem tobie, że Sylwek, jak się przypraliśmy, jest silny. Bardzo silny jest. W parterze może zaskoczyć. Oby. Dzięki. Stary, ale... Jaka to jest rasa? American Bully XL i Bull Terrier miniaturowy, czyli taki kontrast. Jeden wielki, drugi mniejszy, ale Pumpciu to jest, wiesz. A kto rządzi w domu? Cycuś. Jak się bawią? Cycu i Pumba. Co przepiękne, wiesz? Nie, no naprawdę śliczne. Ale w ogóle widzę, że je tak wyszkoliłeś mocno. Tak, a ja je po prostu uczyłem tego, co mają. To są moje dzieci, wiesz, no stary, który kurwa świr wydziera sobie pleski na nym, no wiesz, to są moje oczka w górę. Nawet daję buzi, patrz, daj buzi. Tatuś, daj buzi tatusiowi. Co przebiegnie. Szanuję naprawdę. To moje wie. Osta. Daję oczka w górę. Jest Jon, w końcu Mateusz Budański. Skąd ten ślad? Z obozu, aktualnie jestem na obozie przygotowawczym. Czyli trenujesz ciężko. Tak, trenuję ciężko, bardzo ciężko. No bo już rozmawialiśmy dłuższy okres czasu, gdzieś tam nie udawało nam się złapać. Z czego to wynikało? Jeżeli chodzi o ostatnią, naszą, jak tak powiem... Ogólnie początki rozmów gdzieś tam już wcześniej, chciałem, żebyś zawalczył. Tak, jakby no... Nie dogadywaliśmy się. Sytuacja trwała, tak, no jakby... W końcu się dogadaliśmy. No i teraz twój rywal ci zarzuca, że poprzedniej walki gdzieś, czy to była wymówka, ta kontuzja. No tak, no to Wojtuś, zadam ci trzy pytania, jeżeli pozwolisz. Jasne. Pierwsze pytanie, czy po mojej kontuzji u Przemka Opalacha na obozie przygotowawczym dostaliście automatycznie informację o mojej kontuzji? Dostaliśmy, tak. Drugie pytanie, czy ta informacja została przekazana tańcowi o mojej kontuzji? Tak, tak. Dobrze, trzecie pytanie jest takie, już nie do ciebie, tylko do Arka tańcowi. Tylko Arek wtedy przed poinformowaniem od razu wyrzucił Instastory, że gdzieś tam ty... Tak, ale jakby w sposób karygodny jakby zbagatelizował to, jakby wziął kontuzję. Wziął to za prawdę objawioną w sposób paskudny, no i jakby tyle, nie? Trzecie pytanie? To już było to. No, okej, okay, co ty? Dobra, powiedz mi, bo rozumiem, że no z Tajculą kiedyś się kolegowaliście. Tak, byliśmy. Byliście kumplami, tak. Ale tam no jest mocny konflikt, bo wiem, że no, dla mnie to jest jedna z bardziej wyczekiwanych walk na dziesiątkę, bo ja lubię, jak coś się dzieje, lubię, jak są przysłowiowe dymy. No a nie ukrywam, że... No wiesz, to generalnie wiesz, jakby z mojej strony, no, jako takich dymów nie będzie. Aktywnych nie zobaczysz, bo ja nie jestem youtuberem, nie mogę sobie pozwolić, jestem aktorem, jestem w show biznesie, więc jakby będę to robił w sposób elokwentny i znaczy w sposób taki, że będzie dobrze. O co poszło? Wiesz co, no poruszyły nas pewne kwestie, mamy parę animozji do wyjaśnienia, Arek okazał się, mówiąc enigmatycznie, złym człowiekiem, no i tyle. Słyszałem, że chcesz nam zająć coś w jedynację. O k***a, silny! Silny krasnolud! O, szko. A ja się zmachałem. Jak kondycja? Znaczy... Ale silny jesteś. No jest. Taki nabity, kurde, taki kurde... Ale to jeszcze nie było 100% mocy, panie. Ty! No nie było 100% mocy. Nie? Jak ja tam kurde idę ścisnę, to... A coś trenowałeś dużo wcześniej? Siłownie? Siłownie tak. Dużo? Tak. A na Islandii? No to kondycja bardziej, nie? Bo chodzenie to myślę, że
nogi na Islandii się wytrendowały, ale wiesz, to porównując do walk, to zupełnie co innego, nie? Ej, Sylwek mi kiedyś powiedział, nie? Jesteśmy na sesji, on mówi, ciebie nie lubię, ale wiesz, gadam z tobą. Ja ten chłopak jestem. Jaki nie, nic do ciebie nie mam. Do ciebie to też nic nie mam. No dobrze. Nie, ja też do ciebie nic nie mam. Jesteś w porządku. I co, był dym teraz, krycha z tym. No właśnie widziałem. Nie wiem, o co poszło. O, jakiś chyba wybuch jakoś krycha. Bo temu coś tam tylko powiedział, że ja w przeciwieństwie do ciebie mam kontrolę nad swoim ciałem. I ten nagle mu zaczął. No idzie, zresztą to opowie. Idzie? Co się stało? Wyglądało dobrze. Co zrobiłeś? Nie wiem, co się stało. Ja nic nie zrobiłem. On się podpalił. Tak go cisnęli przez całą konferencję, że się podpalił i się rzucił. Ale że ty się podpaliłeś? Ja się podpaliłem? No co ty? Że ty się rzuciłeś? Przecież on pierwszy wyleciał do mnie. Ale powiedz mi, jak to wyglądało od kuchni. Co się wydarzyło, że się wydarzyło? Co się wydarzyło? Ja to... Wiesz co, powiedziałem coś a propos niego, tam broniąc tego Kasiusza, a potem on się podpalił, wyskoczył do mnie z łapami i ściągnął mi bluzę właśnie i nie mogłem nic zrobić, nic nie widziałem właśnie, więc też wiesz, to taka sytuacja. Ale dosyć... tak wyglądało to ostro dosyć, tam... No ja się nie spodziewałem, ja się w ogóle tego nie spodziewałem, ale on był ciśnięty przez całą konferencję, tam krzyczeli do niego, więc po prostu ogień zapalny i na mnie wszystko poszło, jako że tam coś powiedziałem właśnie do niego. No. A po co powiedziałeś? Słucham? Nie pamiętam, co powiedziałem i... A po co? No. A powiedziałeś mu, że... Tak, ale nie, to było już później. To było przed? To nie pamiętam, musiałbym teraz zobaczyć jeszcze raz. Musiałbym zobaczyć jeszcze raz, ale na pewno nie było to warte tego, żeby startować. No ale... Żałujesz? Się stało. Nie, nie żałuję. To co tam poszło? Między nimi? Wasza spina jest ustawiona, czy nie? Nie. Broń Boże. My to nie gadamy. Nie lubisz go? Nie. Ustawiona, potwierdzam, ja wszystko wiem. Nie chcę brzydko mówić, ale chodzę już nabuzowany od tygodnia, wiesz? No weź tutaj się ten, no i zaraz się przed kamerami pobijecie. Nie, no ja już czekam, ja nie będę robił głupich rzeczy. Nie będę szukał nowych spin, nie jestem atencjuszem, tu jak w przypadku kolegi. No boi się. No nie wiem, no co ja mam powiedzieć. Siku mi się bardzo chce, Wojtek, szedłem do toalety, zaczepiłeś mnie. Bardzo mnie już pęcherz boli. Dobra, to trzeba się wykupić. Trzymaj się, mogę wrócić zaraz. Dobra. Kuba, ty już nie szalej tutaj. Dziwnie się zachowywał ten mój przeciwnik bardzo. Naprawdę. Czemu uciekłeś zdrowiem? A tak szczerze, Piotrze. Wojtku. Wolałbyś, żeby wygrał Kizą czy Popek? Z kimś wolał się zmierzyć? Powiem tak, 50-50, obojętny mi kto wygra. Jeżeli z kim miałbym się zmierzyć, myślę, że Popek by do mnie bardziej pasował. Tak mi się przynajmniej wydaje i pewnie zauważyłeś, że w mediach wszędzie są moje zdjęcia z nim porównywane, tak, i każdy chce tej walki. Myślę, że pas by mi się przydał akurat, żeby wygrać z nim. W ogóle jak ty się czujesz, stary, jako... Zaczynałeś tutaj przygodę z fejmem jako kulturysta. Dokładnie. A nagle jesteś fighterem MMA. Dokładnie, mam 2-0 i będzie kurwa zaraz 3-0 i lecimy dalej. Ale wiesz, że ja cały czas powtarzałem, że... Ty mówię cały czas. Na każdych wiadomo, że Piotr Piechowiak, to jest gościu, który ma, żeby zbudować taką sylwetkę, trzeba mieć kurwa motywację i zawzięcie. I on to ma. I o to tu chodzi, takie samo ma zawzięcie do treningów MMA. Więc jakby no... Ja pamiętam, jak spotkaliśmy się przed walką teraz ostatnią z Szeligą, to mówisz, że we mnie wierzysz, że wiesz, że przepracowałem k***a wszystkie tygodnie i tak było. I zresztą widziałeś, no trzy rundy były prawie trzy rundy były wykonane i u mnie, tak jak mówię, zawsze 100%, nie? Jak się za coś biorę, to taka ma być forma kulturystyczna, bo jestem kulturystą, trochę fighterem. No już teraz tak. Teraz tak, ale mówię, no ja chcę fajnie wyglądać, mieć fajną sylwetkę, fajnie się bić i mi to spełnia. Lepiej czujesz się w tej chwili, czy takiej masie? Nie. Lepiej. I już tego brzucha tutaj, nie, że już jest teraz tak. Znaczy, krata zawsze była na zawodach. No, wiesz, ale czuję się naprawdę zajebiście, ogólnie ruchowość jest inna. Na skakance, jak skakałem kiedyś tak, to teraz sobie skaczę fajnie. No, ale też sylwetkowo, no... Zmniejszyłem się. Ale się czuję taki bardziej fit. Ale wyglądowo chyba to dobrze wygląda. Nie? Wiesz, jest taki... Zwinniejszy jesteś, szczerze. Jestem dużo zwinniejszy. Jeżeli mam porównać swoje pierwsze treningi fajterskie, takie już, jak się zaczynałem szykować do walki, to było... No, lokomotywa, teraz lecisz. Lokomotywa, nie? Dokładnie napompowane byłem, teraz nie mam żadnej pompy i też fajnie powiązałem kulturystykę z fajtami, nie? A jak szybkością? Myślę, jest duża różnica? Bardzo. Widzę, jak chłopacy przychodzą tacy naładowani, to ja mówię, kurwa, ja taki byłem, to kurwa.
wstyd, nie? A teraz wiesz, te ciosy są luźniejsze, takie naprawdę fajnie. Jest fajnie. Kozak. Dzięki Wojtku. Powodzenia, trzymaj się. Wojtek Gola. Powodzenia. Gola News. Gola News! Welcome to the Gola News! O! Panie! Mikołaju! Siema! Siema Wojtku! W końcu się gadamy, no miałeś zadzwonić, a tu ten... Zwycięzca ostatniej edycji Top Model. Tak. Nieskazitelna twarz. Czy nie szkoda ci tej twarzy? Nie, bo myślę, że tam nie będzie dużo do zrobienia. Chociaż, no tak jak mówiłem, do dentysty na razie nie idę, jakby tam coś miało być. Okay. Ale na razie na spokojnie, nie? Na spokojnie, ale w walce może nie być na spokojnie. A nie. Może Michał szykuje się na, wiesz, uduszenie. Widziałem, że tam kalafiorki się robią, no to... Robią się, coś trenuje, robią się, no ale ty wiesz, ale ty hajki, jakieś coś, tak? Ty mi jakieś tam salta wysyłałeś, jakieś akrobacje, kurde... No ja mówiłem, jeszcze Ferrari 500 mi będzie wisiał. Ale doświadczenie masz jakieś z sposobami walki? Nie, ja byłem bardziej taki zajawiony od młodego, jak tam grałem w piłkę, że próbowałem się gdzieś tego złapać, ale nie było czasu i teraz, wiesz, już nawet gdyby nie MMA, to i tak bym trenował to, więc... Fajnie. Mi się podoba ta walka, bo jest zupełnie inna. W szczególności, że no jesteście, można powiedzieć, top modelami. Bo kurde, gdzieś tam Michał też był w finale. Ty wygrałeś. Więc szykuje się fajna walka. Nie będzie inaczej tym razem. Nie będzie inaczej? Miażdżysz go? No nie powiem, że miażdżę, ale na pewno zamierzam te... Postawiłem sobie wysoko poprzeczkę, bo jak sam wiesz pewnie, stawiam tutaj na knockout i stawiam tutaj na wygraną w 100%. Czyli wizualizujesz sobie już walkę i gdzieś tam ten knockout jest w swojej wizji. Tak, myślę, że nie zamierzam się bawić na punktowanie, tylko idę po swoje. I co, masz duże powodzenie jako top model? Wiesz co, jeszcze z tego nie skorzystałem, bo miałem dziewczynę. Bo wiesz, zamiast wykorzystywać potencjał w wyrywaniu laseczek, wolałem wykorzystać. No właśnie. Wolałem wykorzystać potencjał w robieniu kariery. Okej, okay, ale to się ceni, wiesz, że nie rozbije się na imprezowanie dziewczyny i tak dalej, no. Tylko kariera to Warszawa walki, może sport. Zjeść, a Warszawa może zjeść. Przeprowadziłeś się do Warszawy? Tak, przeprowadziłem się, no już tak miesiąc. Miesiąc tam, temu. Tak. No to wszystko przed tobą. Wszystko przede mną, ale właśnie dlatego cieszę się, że wyskoczyła ta opcja z walką już tak bo szybko. Teraz wiesz, walka to bo już wiesz, codziennie rano wstaję, idę sobie pobiegać, jakaś skakanka, wieczorem masz ściąganie, to już mogę ten grafik ułożyć, a ja jestem osobą, która jak nie ma ułożonego grafiku, to się trochę gubi właśnie. Okej, okay. Czyli teraz jesteś wolny, jesteś w Warszawie, trenujesz sporty walki. No a dziewczyny, no to ten, jakby pisz, chciały, to DM czasem sprawdzam, jak coś. DM sprawdzasz, także no dzięki, no. Zajebiście. Ale mam też Hiszpankę na oku, taką fajną. Tak? Trzeba się. Zobaczcie, kto tutaj jest. Najlepsze na koniec. Linki, powiedz mi, pytanie. Skąd inspiracja na tak ciekawą fryzurę? Inspiruje mnie... Moje koty. Też, nie wypada mi powiedzieć inaczej. Okay. Inspiruje mnie, uważam, że Dennis Rodman zawsze miał bardzo fajne... Dennis Rodman! Chciałem cię zapytać o to. Dennis Rodman zawsze miał bardzo fajne... Chciałem cię zapytać. Jakby... Słyszałam o takim koszykarzu, ale jakby nie zagłębiałam się w ten temat bardziej, bo jesteśmy po prostu z innych lat i jakby ja jak byłam młodsza miałam innych idoli, ale zagłębiłam się w ten temat, dowiedziałam się kto to jest i rzeczywiście pan nosił bardzo, bardzo ciekawe i fajne, inspirujące fryzury. A, i też prowadził bardzo ciekawe życie. Tryb życia, właśnie. No, tam była jakaś afera z jakimiś modelkami w szafie, tuż przed zawodami, czy czymś takim, więc może po prostu jestem takim Dennisem Rodmanem XXI wieku. W damskiej wersji. Męskiej federacji. Męsko-damskiej federacji, no tak. Powiedz mi, Linki, niedługo twoja walka. No niedługo. Odpoczęłaś? Za półtorej miesiąca? Nie odpoczęłam. Nie odpoczęłaś? Nie, cały czas zapidalam. Okej. Okay. Wolałabyś, żeby wygrała Zuskę czy Kamiszka? Wiesz co? Życzę wygranej z Lucję, jest dobrym człowiekiem, ale wydaje mi się jednak, że wygra pani Wybrańczyk. Zresztą Zusję, myślałam o tym ostatnio, Zusję przyszło mi już walczyć, wiem na co ją stać, jakby idzie do przodu, walczy o swoje, ale...
wydaje mi się, że jednak chciałabym zawalczyć bardziej z panią Kamilą Wybrańczyk, bo zobacz, jest to osoba, z którą... Sprawdzian. To jest naprawdę dla mnie duży sprawdzian. Właśnie ostatnio o tym myślałam, jest to dla mnie sprawdzian moich umiejętności. Nie mogę się doczekać, aż mnie wpuścisz do oktagonu. Żółw właściwie. Zajebiście. Kotek na koniec. Więc zauważyłem tu youtuberów. Tutaj kamera. Tutaj GoPro. Właśnie stary, się tutaj TikTok. Co mini wywiady. Tutaj TikTok. Dlatego ja się zestresowałem. Tutaj media. TikTok. A co? Źle? Nie, dobrze, zajebiście. Stary, TikTok się będzie tak rozwijał. Nawet ja mam TikTok na byku. A ja widziałem ciebie dla siebie. A widziałeś moje treningi na TikToku? 1,5 milion wyświetleń, człowieku. A widziałeś skrętówkę nożną? Nie chcę przeszkadzać, teraz meduzie. Ty nigdy nie przeszkadzasz. Nie przeszkadzasz. Ale ty masz zaczesaną fryzurę, Wojtek. Ej, ale wiesz co, Wojtek, z kim mi się tak trochę kojarzysz? Patrz, masz złoty łańcuch z kałachem, masz brodę, masz tutaj tatuaż, no nie? Jak postać z GTA. No, to ktoś jak mi już mówił, z GTA. No, że z GTA. Jak się rozpoczęła twoja przygoda z TikTokiem? Wiesz co, bardzo, bardzo zwyczajnie moja siostra nagrywała, wtedy to było jeszcze Musical.ly, bo to kiedyś było Musical.ly. I moja siostra coś tam nagrywała i mi to pokazała. Ja nagrałem jeden, drugi, trzeci, czwarty, dziesiąty to Musical.ly i mi to wyszło. Zobaczyłeś, że nagle tak. Wyświetlenia... I potem nie dość, że mi się to podobało, to jeszcze z tego były pieniądze, więc najlepsze pieniądze położenie... Pieniądze z TikToka były. No a nie? Nie a wiem, a ty stary. Myślisz, że skąd ja biorę pieniądze, żeby płacić za dom 900 metrów z basenem? Byłeś u mnie na basenie kiedyś, a Bordel był u mnie na basenie, Kubańczyk był u mnie na basenie. Nie zaprosiłeś mnie nigdy. No kurczę, w sumie... O, właśnie nie znaliśmy aż tak sobie. Rzeczywiście. Ale to mogę kiedyś fajnie do ciebie wlecieć. Dobra, tylko teraz, od 2 tygodni już tam nie mieszkam, bo się umowa skończyła. Może tam wrócę ale jeszcze. Ale dobra, to teraz... Ale dobra, ale przejdźmy do konkretów, bo widzowie lubią konkrety. Nie wiem, pewnie w sumie podasz, ale czy z TikToka można wyciągnąć miesięcznie powyżej 50 tysięcy złotych? Powyżej 50 tysięcy, no powiem ci tak, bardzo ciężko, raczej to się nie zdarza, ale powyżej 10 tysięcy to już jakby jest bez problemu. To jest fajna kasa, ale wiesz, zarabiasz takie pieniądze z TikToka, nagrywania, wiesz, dobrze się przy tym bawiąc, no to jest już spoko, nie? Bardzo, bardzo się cieszę. Można traktować to jako pracę. Ale no teraz, wiesz, jestem Fame MMA, to może jeszcze więcej będę zarabiał, bo nie dość, że wy mi płacicie, to jeszcze fame mi wzrośnie, to zgadza już się, wiesz, to już w ogóle będę milionerem. Co, powodzenia. Nie dziękuję, żeby nie zapeszyć. Jesteś. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Przyjeżdżam do ciebie we wtorek, pogadamy sobie. Okej. Okay. Spadingu nie będzie. Załóż okulary. Może na moje szczęście spadingu nie będzie. O, masz wadę. Stary. A zawalczyłbyś, walczysz bez soczewek? Bez. Mogłoby wypowiadać, na przykład Stifler ze mną walczył bez soczewkami i mu powypadały. Walczył też przy***ane, jakbyś ciągnął okulary, wiesz, nic nie widział. Ale tak z taką wadą to też? Nie, ja tylko potrzebuję do czytania, wiesz, to okulary, cię widzę, Wojtek. Ciebie widzisz, dobrze. Ale powiedz mi, jak już jesteśmy przy wadzie, to ta wada się zrobiła po tatuażu? Po tatuażu, tak. 35% straciłem. Czyli jednak. Tak. Ale do takiej formy, do czytania. Nie, ja widzę tak samo jak reszta, tylko że tych napisów na butelce nie przeczytam, nie? Okej. Okay. Ale to ciekawa informacja, wiesz, bo kurde, no jest to w jakiś sposób, no, przestroga dla tych, co... Już była sytuacja, gdzie dziewczyna sobie zrobiła. Tak, i nie róbcie tego. Pamiętajcie, król jest tylko jeden i tutaj nie ma już o czym rozmawiać. Już wszystko zrobiłeś. Ej, ja jeszcze jedno pytanie. Chciałbyś coś jeszcze zrobić takiego pojebanego? Skoczyć ze spadochronu, ale się nie odważę, bo czuję się, że to wszystko jeb*** ode mną po wszystkim. Dzięki wielkie. Ej, co tam się wydarzyło? Mów. Właśnie k***a pec mi... Stary, co się wydarzyło? Kto to jest? Kto łeb, co koło mnie siedział? Kuba Post. Kuba kto? Kuba Post. Może wstawić... Co ty zrobiłeś? Co może wstawić? Co może wstawić? Niech wstawi post promujący mnie. Czemu macie promować? Jak on cię chyba nie lubi, skoro cię bije. Ale to jest jakiś zwykły łeb. Ja nie znam jego, gości mnie obraża. Siedzi obok mnie i mnie obraża. Czekaj, ty siedziałeś sobie tutaj, tak? No. I on nagle zaczął do ciebie gadać coś. Tak. Obrażać cię. Tak. Co powiedział? Nie pamiętam już, bo coś powiedział takiego, co mnie zdenerwowało. Kto, bo ja nie oglądałem. Kto na kogo ruszył? No ja, widzę, zapełniłem. Ty na niego! Zapełniłem mu bluzy i na czym nie jest... Zawsze to się nie. Czemu ty jesteś taki agresywny? Ale co zrobiłeś mu? Naciągnąłem mu kaptur tak na głowę. No to no i co? I on wstał. I on wstał. I ruszył na siebie. Tak, i go odepchnąłem. Jak to
kurwa jest, jakiś kondon ty, jakiś dzieciak co mi ubliża. Ale szacunek do ludzi się należy, nieważne kto wygląda. Ale nie mów tak, nie mów ale, tak, bo to... Dobra, szacunek, szacunek. Wiesz, ja już jestem przyzwyczajony do krechy, ja jego gadania, nie? Ja już nie reaguję to nawet. Dobra, ale Wojtek, czy znasz, czy ja kiedyś obrażałem kogoś, kogo nie znam, kto mi nie zawinił czy cokolwiek? Nie wiem, chyba nie. No właśnie. 10 sekund do pana mistrza. Dawaj, co tam? Powiedz mi... Taka stylóweczka, jak ja wiesz. Jak a wiesz od kogo? Wiesz od kogo? Od kogo? Od Denley. Jak twoje kalafiony? No zobacz, one się zagoiły. No wygląda to całkiem dobrze, nie? No i nie boli, nie? Takie, one są takie teraz utwardzone wręcz. No są twarde, no wiesz co, już mi ściągali 7 razy. Potem miałem też szycie, nie udało się i... No co, no i takie już mi zostaną, no będę miał trochę brzydkie uszy. Chcieliśmy coś tam uratować. No wiesz, to też... Zazdroszczę. Człowiek tak. 6 lat trenuje i nie ma. No właśnie, no, bo właśnie ale masz predyspozycję. Tendencję trzeba mieć, tak, no, tak. No. A już, bo muszę no, iść na cię ten. Już biorą, widzisz, to no, to cię nie ten. Powodzenia. Wojtula, dziękuję bardzo, dziękuję. Miłego. Tak? Kradnę wam content, nagrywam cię, mega. Jeszcze wcześniej wypuścisz. Bo to lepszy będzie, pamiętajcie. Hello, bro! What's up? How are you doing? I'm good. Yeah. You're looking good. Look at this hair. Thank you, bro. It's really nice to meet you. Nice to meet you. In Fame MMA. Yeah. First I'm happy. I'm really happy that we'll fight in our federation. Yeah, first of many. Are you scared of Cassio? Am I scared? Yeah. I fight with everyone. Yeah, no I know. No problem. I know. All Polish people, I fight with all Polish people all the time. Really? Yeah. Yeah, on KSW I fight all Polish people, now on Fame Polish people, no problem for me. So, I have a question. Yeah. If you want to fight with somebody, yeah. Easy fight with Don Cassio or Popek. Easier fight, easier fight. Don Cassio, Popek. I think Cassio is easier fight, Popek's MMA fighter. No, it will be in boxing. For Popek also? Yeah. I don't know. Cassio's got a lot of amateur experience. Yeah. Cassio was a very good amateur boxer when he was younger. Yes. But celebrity life changed him. You know, I see this. And he's not so much like he was 5 years ago. Yeah. But I give him respect. He almost made the Olympics for Poland. Okay, almost. Yes. But he come up short. And now he's facing a machine. I'm a machine. I don't stop. I keep coming. Yeah, I keep coming. If I saw you for the first time, I told you, you are a showman. Yeah. You are a great fighter and perfect showman. Yeah, you have to get the best of both, you know. Yes, yes, yes. Don Cassio, easy money. Easy money. Easy money for me. Easy money. I come here for gold bar and easy money. Yeah. What do you think about the gold bar? Unbelievable. It's fucking amazing, bro. When I saw this, it's fucking amazing. Yeah, yeah, something different, you know. It makes it a little bit more interesting for the fight because we don't just get paid to fight. So, if you wanna choose, what's better? 100,000 zlotys? Yeah. Or the gold bar? Gold bar. 100%. Gold always keeps money. All the time gold maybe go up in price, but never goes down. And another question. I think it's really interesting. If you win, you will keep this gold bar or you will sell? No, I keep it for my son. Yeah, it's good because gold always stay price, stable, yeah. Always stay there. Yeah. But if I win this fight with Cassio, I want to fight Popek in boxing. 100% open weight boxing nice, with nice. Popek. And it's interesting. But he's big. Yeah, I know, but I'm cardio machine. My jaw is strong. Thank you, though. Thank you very much. Jest Jan! Don Cassio! Siemano. Jak nastawienie? W ogóle jak wrażenia po konferencji stawy? No spoko, widzę, ludzie nawet mi piszą, że dobrze, że przyjechałem, bo ponoć na poprzedniej była totalna nuda, więc król wrócił, się dzieje. Się dzieje. Też mi tego brakowało trochę, więc... Powiedz mi, czy jesteś usatysfakcjonowany ze swojego dywala z UFC? Tak, jestem usatysfakcjonowany, tym bardziej, że jakby on mnie wyzwał i obrażał mnie, więc
Ja lubię ty takie. Ty lubisz to. Lubię się takie. Wyzywał cię? Tak, wyzywał mnie. On mnie wyzwał. To też mnie cieszy, że on sam wyzwał moje imię pierwszy. Ja o nim w ogóle kurwa nic nie mówiłem. Wyzwał, że chcę w boksie. Teraz mu udowodnię, że go zleję, pomimo że już dwa razy przegrał. Bo przegrał na face to face i przegrał, powiedział, że obsrał zbroję w open kategorii. Więc jest leszem zwykłym. Podoba ci się ta szczepka złota? Tak, no ja już jakby zatwierdziłem w swojej głowie, że jest moja. Jak ją wygrasz, to zostawisz dla siebie na pamiątkę, czy sprzedasz? Zastanawiam się. No ja mam od hajsu, więc może zostawię na pamiątkę, albo nie wiem, jak będę chciał na jakiś gruby melanż zrobić, to ją spieniężę i zrobię gruby melanż za nią. Gdzie ona spieniężysz? Słucham? Gdzie spieniężyłbyś ją? Nie wiem. W Lombardzie? Nie, bo Lombardzie. Normalnie gdzieś tam. Wiesz, to jest pamiątka stary, to jest czapka złota Fame MMA. No możliwe, popatrzę jak złoto nie będzie spadać w dół, to sobie zostawię. A, tam zostawię. Złoto trzyma wartość. Tak, no to raczej zostawię, bo pieniędzy mi nie brakuje na inne rzeczy, więc możliwe, że ją zostawię sobie na pamiątkę. Jak było w ekipie? W ekipie było zajebiście. Uważam, że dobry sezon. Jakieś bójki? No zobaczycie, no było sporo tam się działo, wiadomo na chacie, bo jest pandemia, więc całe 12 odcinków będzie w domu, a wiadomo, no cały czas zamknięty w domu, to odpierdala czasem, ciężko jest wytrzymać z taką ilością ludzi, jeszcze po alkoholu, więc no szykuje się gruby sezon, 15. Wytrzymałbyś tam 12 dni z Nordmanem? No myślę, że bym go rozjechał. W pierwszym dniu. Najpierw bym go sprawił na picie, to by przegrał. To już by było 3-0, no bo dzisiaj, tak jak mówię, obsrał zbroję jest w open kategorii, obsrał zbroję na face to face. Tam by przegrał w piciu, bo ja jestem dobry. A potem bym go najechał i pokazał, że mam też lepszą kondycję i lepszą umiejętność. Kozak. Dzięki wielkie i powodzenia. Dziękuję. Popek. Nordman powiedział, że jak wygra z Kesiuszem, to chętnie z tobą wyjdzie w boksie. Zapraszam do biura. Gadałem. Co ty knujesz, kurwa? Wojtek Gola. You like the song? Lucky punch. Yeah, lucky punch. The best song. But, I like it. But he recorded the new song. Yeah. And it will be better. Holiday. Holiday. It's really good. But without me. Summer punch. Summer punch. Summer punch. But maybe I will be on his video. Z karabinem. Dobra. Dobra. To ci jutro zasięgi przytnie. Dobra, damy radę. A? Zasięgi. Dobrze. Będzie dobrze. No dobra, to ja się piszę. Kiedy wstałeś ten filmik? No stary, no cały czas go montuję. Ale dobry jest. Powiem wam, że jest dobry, nie? Mocny. Z Gdańska. Mocny zawodnik. Włodek nie sparuje, no to co? No. Nie spaduje, ale przyjechał worek do bicia, co miałem zrobić? No to mówię, zrobił. Zbił mnie, nie? Taki nie, kumpel, nie? Nie, nie, było spokojnie, nie, było delikatnie. Tak było spokojnie. To była delikatna praca, bardzo delikatna praca. Fajnie, że przyjechałeś. Wojtek to jest odważny gość, Wreszcie zaczął przyjeżdżać do ciężkich zawodników, no. Dobrze jest z Podolskim, z cięższym. A ty jesteś w formie. Sparować się. A teraz jestem w formie, tej walki. No będzie tylko lepiej, nie? Już przegadaliśmy. Mamy zajebisty wywiad, tylko go muszę puścić, więc to muszę powycinać, jak mnie tam biłeś na tym spalinie. Dobra, powstawaj. Momenty jak weź podnij to tak, że tylko jak ty będziesz bił, to będzie trwało jakieś 12 sekund i będzie same uderzenia Wojtka i koniec sparingu. Dzięki. Było fajnie. Zajebiście. Rafał wpadł na pomysł zrobienia złotej sztabki, kilogramowej złotej sztabki. Tego jeszcze nigdzie nie było. Rafał, co cię zainspirowało, żeby zrobić taką sztabkę? Twój łańcuszek złoty. Złoty łańcuszek, ale on nie jest tak potężny jak ta złota sztabka. No ale mamy potężnych... To twój łańcuszek złoty. Mamy potężnych włodarzy, to sztabka też musiała być potężna. Mamy. A powiedz mi, Rafał, nie udzielasz wywiadów. Nie udzielam. To jest pierwszy wywiad Rafała. Więc to jest ekskluzyw. To jest milion wyświetleń z buta, słuchajcie. Nie ma, gdziekolwiek to wyszło. Nie no, wyjdzie. Nie, nie ma. Wyjdzie. Nie, Wojtek. Pierwszy wywiad Rafała. Musi być autoryzacja pełna. To jest prezes Fame MMA, tak wygląda. Dobrze boksuje, słuchajcie, naprawdę. Także może kiedyś? Może kiedyś, Wojtek, razem zaboksujemy, tak? No, może kiedyś. Jeszcze po drodze masz Michała. Ja też nie zrobię twojej magii, tak spokojnie, jesteś bezpieczny. Jestem z naszym dzisiaj kołoprowadzącym, Michałem Baronem Boksdelem, potężnym włodarzem. Cześć, Michał. Cześć, stary. Miło cię widzieć. Jak konferencja?
poszła super. Dużo lepsza niż ostatnia. Michał, uśmiechnij się. Stary, nie mogę sobie gadać, jak ty mówisz. Weź bądź naturalny. No dobrze, ale to są takie wywiady dziwne właśnie, stary, dzisiaj. Okej, powiedz, jak tam kofa? Dobrze wyszła. Ale w momencie, gdy prowadzisz wywiad na przykład, nie? I proszę, nie wycinaj tego, stary. No okej. Nie, ja mam wrażenie, że połowę jego walki. Bo też tak miałem, stary, że jak robiłem te materiały, nie? To zamieniałem się w takiego jakiegoś z***a, stary. Mm-hmm. Miałem coś takiego, że chodziłem i stary, powiedz mi, co u ciebie? Jak stary, myłeś dzisiaj zęby. Czy zjadłeś dzisiaj rybkę? To dobrze, Michał! Powiedz, dobrze! Powiedz, że tak nie ma, stary. Nie, wiesz, to czasem mam. Dobra, Michał. Myślę, że widzowie na to mocno czekają, na to pytanie. Powiedz mi, dużo pracujesz teraz, nie ukrywam, więc może ci to lekko utrudniać. Jak twoja waga? Spierdalaj. Pora skończyć te dziwne wywiady. Jestem właśnie przy sztabce złota. Fame MMA za około 100 tysięcy złotych. No taki bonusik robi wrażenie. Czy wygra go Don Casio, czy Norman Park? Piszcie w komentarzach. I zapraszam was do zakupu pay per view na galę Fame MMA 9. Wbijajcie w link w opisie. No to s***a, to system, k***a. Na razie.